Pytanie jest takie, no pewność siebie w kontekście kobiet. Jasne, to jest ważne, ale pewność siebie w kontekście my sami, nasz kumpel. Wyobraź sobie taką sytuację, jesteśmy na imprezie, nie? Wchodzimy na imprezę i nie widzimy żadnych kobiet. One sobie tam siedzą w rogu. Na momencie, kiedy my wchodzimy, kobiety mają laser w oczach, słuchajcie. I teraz tak, zanim my podejdziemy do niej i będziemy pewni siebie, kobieta, okej, przypominamy się wszystkie zasady, nie? Muszę stanąć prosto tu, w ogóle cześć, w ogóle, nie? Ona już rozkminiła nas w momencie, kiedy myśmy weszli i witaliśmy się z naszym kumplem. No witamy się z kumplem, no może stać? Witamy się z kumplem, no cześć stary, cześć, co tam słychać w ogóle? No wiesz, jak to, no, tak ostatnio no, było. No, i teraz, no ja myślę, teraz dziewczyna, nie, i ja to, cześć, a ona mówi, ty stary, sorry, ale to już za późno, one mają lasery w oczach, one to wszystko widzą. Także działanie pewnie siebie, albo w poczucie pewne siebie z kobietami, to jest wszystko wtórne. My musimy zacząć od siebie. Zapomnijmy o tych babach na razie. Ja tak zrobiłem. Ja w pewnym momencie tak zrobiłem. Ja mówię, kurwa, gonię za tymi babami i nic mi z tego nie wychodzi. Ja tak powiem, słuchajcie, dlatego ja jakby, jak poznałem Pawła, to mówię, no stary, no po prostu genialny, nie? Żeby się dobrali, jak nie wiem co. Bo ja ten temat rozkminiałem przez lata. To co? Siłownia, nie? Napierdalano, nie? Koksy w ogóle brałem. No i nic nie działało, nie? Tu napuszony stoi w ogóle. Nie, ja to przerabiałem, naprawdę, lata to trwało. Potem kasa, nie? Tak samo, no nic, no jedna cena, jakoś tam coś działa, też nic. O co chodzi? I potem po latach dotarło do mnie, dostałem do ręki w końcu książkę, nazywa się, zresztą wam polecę na koniec i jeżeli przeczytacie wam, to naprawdę wielki ukłon, nazywa się 6 filarów poczucia własnej wartości. Nie wiem, czy ty reklamowałeś tą książkę u siebie? Genialna książka, ja ją przeczytałem, powaliło mnie to z nóg. I ja mówię, o kurde, to tu o to chodzi i trzeba było zacząć od nowa wszystko, nie? To nie te wewnętrzne to wszystko, to potem jest wszystko skutkiem tego. Dokładnie, że atrakcyjność jest skutkiem. Możesz być zajebiście atrakcyjny, ja nie unikam, że tak mi się wydaje, że byłem, a kuźwa, kobiety na mnie w ogóle nie zwracają uwagi, bo kobietom coś o innego chodzi. Co to jest pewny siebie człowiek? Co to jest pewny facet? Pewny siebie to jest taki, który wie, czego chce, i będzie mógł zareagować. To jest atawizm. Jak będzie zwierzyna leciała, nie? To on weźmie maczugę i pierdolnie tego jaguara w głowę. Ona chce, żeby on podjął decyzję. Teraz ona nie musi tego. Ona nie musi mieć silnego faceta, który ma maczugę. Jak będzie chciała sobie dziurę wykopać, to sobie kupi koparkę, nie? Ale potrzebuje faceta, który w pewnych momentach ją będzie przejmie inicjatywę. To wszystko są efekty, skutki bycia pewnym siebie, własnej wartości. Wiecie, o co chodzi? Dlatego zapomnijmy o tych babach na razie. Okej, co tam jeszcze mamy?